idę na trening, ale jak widać, pada, jestem po prostu cała dosłownie mokra. Dosłownie. Wszystko mam mokre, całą kurtkę. Cała jestem przełoczona. Włosy normalnie już umyte. Dlatego jeszcze mam mokre buty, tak więc super. Teoretycznie mogłabym jechać autobusem, ale autobus mam także jeden kij, tak więc no idę na nogach, bo i tak bym była mokra, tak więc tak. A najlepsze jest to, że akurat dzisiaj nie mam właśnie żadnej jakby bluzy, nie mam kaptura, nie mam niczego. Akurat dzisiaj i akurat dzisiaj musi padać, tak więc super. Pokażę wam szybko jedno ćwiczenie, które jest boskie dla stabilizacji kręgosłupa, tak więc jeżeli macie jakieś bóle pleców i tak dalej, to to ćwiczenie, żeby wzmocnić, jest super. Wchodzimy do kręgu, staramy się w pozycji tutaj prostej nogi, nie gdzieś tu, gdzieś tam, staramy się iść do boku. Tak sobie powtarzamy i później na drugą nogę to samo. Ja pierdzielę, palmy ciągnie. Bardzo fajne ćwiczenie na bareczki i przy okazji po ćwiczeniu takiej stabilizacji całego ciała w sumie. To jest jakby wyciskanie w pozycji stojącej i hop. Dla utrudnienia możemy sobie kegla dać w takiej pozycji, jest znacznie ciężej. Na szczęście mam super case, który wytrzyma wszystko. To nie tak, że ludzie tu przechodzą, ale mam to gdzieś. Więc stajemy sobie, hop, nadgarstek, żeby nie był wygięty, tylko w linii prostej z łokciem i wyciskamy sobie. Druga strona tak samo. I ta cięższa wersja. O kurczeczki. O. No właśnie. O ciepielinę. O ciepielinę. Lecę ćwiczyć już. Już nie gadam, bo jak będę tak nagrywać, w sensie spoko, bo to jest taka godzina, że nie ma ludzi, więc mogę sobie na spokojnie nagrać i nawet nie krępuję się mówić trochę głośniej, chociaż jest szansa, że to gdzieś tam słychać za drzwiami, ale trudno. Ale idę ćwiczyć i coś wam po prostu, jakieś przebitki nagram z treningu. Znalazłam w Lidlu takie płatki i byłam mega, mega ich ciekawa. Już ostatnio jak byłam, to je widziałam i miałam takie, muszę ich spróbować. No więc dzisiaj je zakupiłam. To są pumpkin spice, trochę takie te siminis. Tak więc testujemy razem, robimy test. Nie pachną, w ogóle nie pachną. Pachną kartonem. Ale dobra, liczy się smak, tak? Dobra, naprawdę pochłaniam temu bardzo wiele. Nie czuję tutaj w ogóle żadnych ani przypraw, nie wiem, cynamonu czy czegokolwiek. To są zwykłe cinnamonis. Jest mi przykro. Jestem ciekawa w ogóle, jak według składu. Aha. O smaku cynamonowym. Dobra, ale nawet tego cynamonu naprawdę nie czuć. Ja kocham cynamon.
I ja go tu w ogóle nie czuję. W ogóle. Ale same w sobie i tak są dobre, więc i tak je zjem, bo to jak cinnamon jest, więc... Nie wiem, jak cenowo stoją właśnie z te, a z nimi jest, tak więc niestety się nie wypowiem. Ale są dobre, tak więc i tak je zjem. W ogóle patrzcie, co mi moja mama kupiła. Halloweenowe takie te. Mm. W ogóle właśnie idę jutro na taką mini imprezkę halloweenową. Tak więc muszę dzisiaj pokminić nad outfitem jeszcze, a jest godzina już 20. Jeszcze muszę się wykąpać, umyć włosy, ogarnąć, a rano też wstaję. Tak więc... I jeszcze dostałam taki słodki w dyniki kubeczek. Wszystko jest z orzona. Tak. Tak. Może zrobię sobie jakąś taką zimową, jesienno-zimową herbatkę? To jest plan. Idę to robić. Tak się prezentuje moja dzisiejsza kolacja i jednak zamiast herbatki zrobiłam sobie mleczko z przyprawą pumpkin spice. Tutaj jeszcze większa masa cynamonu, naprawdę. A i ten kubek jednak jest z Deals, gdyby ktoś się, nie wiem, interesował. Tak samo tamta opaska. No i oczywiście białeczko. No i upiekłam. Te są z kokosowe, krem kokosowy, proteinowy i... Oczywiście wiórki kokosa, a te zwykłe cynamonowe. Pomijając fakt, że mam olej na włosach, ale tak, jak już mówiłam, muszę umyć. Ale tak, wygląda to bardzo jesieniarsko. A jak pachnie, Boże. W ogóle te cynamonki zrobiłam z gotowego ciasta, które właśnie znajdziecie w Lidlu. Ciasto drożdżowe. Ja w ogóle widziałam gdzieś na Instagramie, że jest stricte pod cynamonki i tak dalej. Najpierw myślałam, że nie ma, ale później udało mi się znaleźć inne opakowanie, ale still. Tak więc wiecie, jak na przykład chcecie sobie zrobić, nie wiem, taką nockę albo z kimś, nie wiem, cokolwiek, to jest to mega spoko opcja, bo nie musisz wyrabiać tego ciasta i tak dalej. Wiadomo, to są inne smaki i tak dalej, ale jakby jest to fajna opcja. Właśnie na imprezę halloweenową, jak można widać, trochę tu mam pomalowane, ale właśnie chciałam nagrać wam cały proces tego, jak się przebieram i tak dalej, ale czasowo było bardzo ciężko i już jest dość późno, tak więc wszystko wam pokażę, outfit i tak dalej, już na miejscu trochę. Szybkie podsumowanie całego mojego października. Zacznijmy od tego, że ten miesiąc był naprawdę intensywny i ilość rzeczy, która się wydarzyła w moim życiu, jest po prostu... A z drugiej strony mega szybko mi zleciał ten czas. Naprawdę, nie wiem, kiedy minął ten miesiąc. Z takich rzeczy, które udało mi się zrobić w tym miesiącu, to zaczęłam jedną rzecz, która naprawdę spełnia, że tak powiem, moje... dotychczas największe marzenie, największy cel, ale myślę, że to powiem już w kolejnym filmiku albo już niedługo na Instagramie. I ja po prostu cały czas chodzę i zastanawiam się, co mogę polepszyć, jak mogę to zrobić lepiej i tak dalej, bo po prostu chcę to zrobić jak najlepiej. Ale zostawiam wam smaczek i powiem to w kolejnym filmie. Już więcej nic nie mówię. No i tak totalnie poczułam jesień, szczególnie przez te ostatnie dni. Zrobiło się tak mega jesiennie. I tak samo jedzonko, cynamonki, Boże. Wszystko jakby po prostu uwielbiam. Podsumowałabym ten miesiąc jako... spełnianie swoich celi oraz dużo pysznego jedzonka. Jeśli chcecie właśnie więcej jedzonka, to zapraszam was na mój Instagram i również dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.